Moi drodzy, zapraszam serdecznie na wyjątkowy odcinek z Kasią Miller. A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć się ze mną na żywo i z Adamem Aleksandrem, to zapraszamy na nasze warsztaty w Katowicach 6 kwietnia i w Gdańsku 7 kwietnia. Rejestracja oraz opis tych warsztatów na stronie 20metrow.pl/AAX. Pierwsza edycja tych warsztatów pokazała, że mogą zmienić życie. Zapraszamy. Drodzy, pierwszą część wywiadu z Kasią Miller mogliście zobaczyć tydzień temu, a teraz zapraszam na drugą część. Czy zawsze w swoich partnerach szukamy tego, czego nie dostaliśmy w dzieciństwie? Myślę, że tak. No może to jest taki, wiesz, banał, że... No ale tak, no w ogóle szukamy tego, czegośmy nie dostali w dzieciństwie. W ogóle tego szukamy, na to czekamy, o tym marzymy. Nie musimy tego tak nazywać. Wiesz, mówimy na przykład tak, w moim domu będzie inaczej niż było, wiesz, u rodziców, nie? Mhm. Prawie wszyscy tak mówią, ponieważ prawie wszyscy wyszli z domów, gdzie było sporo, wiesz, chłodu, sporo odległości, sporo... Ile dzieci widziało swoich rodziców sobie poobejmowanych, całujących się, mówiących sobie, Boże, jaką wy macie cudną mamę, a jaką ja mam żonę, nie? No przecież to jest sam skarb, nie? No ilu? Znasz? Niewielu. Właśnie. No. To straszne. Straszne i smutne. A dlaczego często wybieramy partnera nieświadomie na obraz i podobieństwo tego trudniejszego rodzica? Bo z nim mamy do załatwienia więcej ważnych dla nas spraw. Bo organizm dąży, mądrość organizmu w ogóle taka wewnętrzna jest taka, że dąży do rozwiązań. Więc a nuż się uda, rozumiesz, na tym facecie przerobić tatusia, albo na tej facetce przerobić mamusię. A nuż się uda, nie jest to świadome. Jeżeli potem człowiek jest w terapii i zaczyna widzieć wzory pewne, to może to sobie uświadomić i na przykład powie tak, aha, to ja teraz mam ze swoim partnerem zrobić to, to i to, ale tak naprawdę nie chodzi o niego, chodzi o to, żebym to do tatusia. Weszliśmy na temat związków, trochę już o tym rozmawialiśmy, ja wiem jaka będzie odpowiedź, ale chciałbym to trochę wyboldować, zaznaczyć tu. Wchodzimy w związek. Nie mam dla Cię tajemnic. To znaczy nie, też dlatego, że oglądałem wiele Twoich wywiadów i czytałem wiele Twoich książek, więc też stąd to miło wiem. Mi bardzo, tak. Natomiast często wchodzimy muszę zacząć coś nowego mówić, kurde. No. Natomiast wchodzimy w związki, potem się to wszystko psuje, okazuje się, że jesteśmy nie dla siebie stworzeni. Tak. Gdzie był problem? Czy problem był na samym początku, kiedy po prostu źle wybraliśmy, bo nie rozumiemy siebie? Nie, myślę, że właśnie to jest błąd tak myśleć, że, że się my źle wybrali, że się dobraliśmy. Pytam się na przykład zawsze tak, przychodzi tam on czy ona, zepsuło się nam małżeństwo. Ile trwało? 15 lat. Od kiedy się psuje? Od 3. A przedtem fajnie było. Macie za sobą 12 dobrego małżeństwa. Po to ono było. Ludzie się spotykają na jakimś poziomie swojego rozwoju lub niedorozwoju z kimś, kto też jest na jakimś poziomie swojego rozwoju lub niedorozwoju i czasami naprawdę fajnie idą, wiesz, jak płyną jak burza przez jakiś czas w tę stronę, co oboje potrzebują. Tym się okazuje. Oczywiste jest też, że czasami nie dbają o to, bo myślą, że ten rozpęd wystarczy. Ale nawet czasami dbają, ale potem się na przykład okazuje, że już tutaj zostało spełnione. Niedawno była klientka, która opowiadała, wiesz, właśnie coś takiego, że przez 10 lat była w swojego męża wpatrzona, no jak w Pana Boga, ponieważ myślała o sobie źle, on ją uratował z domu, rozumiesz, fatalnego, on jej pokazał, że jest warta czegoś i jak ona się tego najadła, no to zobaczyła, że właśnie to ona się cholernie facetom podoba, sama jest niezła, on też zauważył, wiesz, i tak jak ona go wielbiła, to on był wielki, a jak ona zobaczyła, że ona też nie jest malutka, to on przestał być wielki. Mm-hmm. I się zepsuło. Ale co to znaczy oboje? Wiesz, coś takiego powinni tu zobaczyć i zrozumieć i się nie bać tego, że teraz, kochany, ty już musisz być men na własny rachunek, a nie na niej. A teraz ty, kochana, możesz być jemu wdzięczna i albo uznać, że już nic więcej od niego nie dostaniesz i nie chcesz. I mu bardzo podziękować, ale nie mówić mu, co się z ciebie zrobiło. Nie? Jakaś chlustka. Wiesz? I on po prostu zaczął jej dokuczać, być niemiły, wiesz, gnębić ją. No na zasadzie po prostu, że wiesz, teraz ja się odkuję. No za to, że kiedyś było tak cudnie.
Ja rozumiem, że to jest tak, że jeżeli jesteśmy trochę zagubieni, jeszcze siebie nie słyszymy, no to również możemy wybrać kogoś. To dla nas, to może inaczej, kto też jest zagubiony i przeważnie, nie słyszy siebie. Znaczy, właściwie nie przeważnie, zawsze. Nikt niezagubiony nie wybiera zagubionego. Jeśli jest taki pozór, że ktoś jest mocny, na przykład właśnie odwrotną miałam sytuację, kiedy facet, no to jest przepiękna opowieść, dziewczyna, moja była klientka, zadzwoniła, powiedziała, że chłop powiedział, że jej nie kocha i ona jest nieszczęśliwa. No jak oni przyszli, to była moja najkrótsza, najlepsza sesja terapeutyczna z parą. On wściekły, a ona... I ona... Ty mnie już nie kochasz, a on z wrogiem. Ja cię już takiej nie kocham. Ty mnie nie kochasz, ja cię już takiej. I ja mówię, ile razy pan to już powtórzył? No dużo razy. Mówię, słyszysz, co pan mówi? Że mnie nie kocha. Powtórz całe zdanie. Takiej cię już nie kocham. Ale jak to takiej? A mówi, takiej pięć zabeczanej, takiej nieszczęśliwej, takiej... Bro! A ona mówi, przecież mnie taką kochałeś. On mówi, taką cię kochałem, jak mi to było potrzebne. Jak chciałem być wielki, to ta sama sytuacja sprzed, tylko on zrozumiał, on. Jak chciałem być wielki twoim kosztem, to mi było z tym świetnie. A teraz, kurde, mam tego tak dosyć. On mówi, a to jaką mnie chcesz? On mówi, taka jaka potrafisz być, inteligentna, świetna dupa. O, ona się otrząsnęła, mówi, to taka to jestem, okej? No pewnie, taką mnie kochasz, no pewnie. I wyszli, rozumiesz? Najcudowniejsza, najprostsza rzecz, żeby ludzie mieli taki wgląd. No ale i ona była po terapii, i on, rozumiesz? I on mówi, ja do mnie dotarło, że ja chciałem być wielki i mocny, na tobie maleńki. No ilu facetów mogłoby powiedzieć spokojnie to samo? W ogóle w ilu parach, jakichkolwiek, wiesz, czy homo, czy w hetero. Najpierw trzeba umieć rozmawiać. No i w ogóle też umieć ze sobą rozmawiać. Siebie zapytać. Mówię, kochani, jak pytałeś o terapię, co jest najważniejsze? Dla mnie najważniejsze jest to, żeby człowiek się przestał bać tego, że odkryje w sobie fajne rzeczy. Ponieważ wszystkie rzeczy, jakie mamy w sobie, są fajne. Nawet nasze syfy, bo jak już jest odkryty, można z nim coś zrobić. To, co chcę i to, co mogę. Nie to, co mamusia kazała kiedyś, albo co mąż sobie życzy. Bo mężowi być może się będę bardziej podobała, jak zrobię coś, czego on sobie nie życzy. To wcale nie jest takie jasne, nie? Coraz częściej słyszę ludzi, którzy się zdradzają. Pary. O. On mnie zdradził, ona mnie zdradziła. O. Skąd się to bierze? Czy to się bierze... Po pierwsze, no właśnie, po pierwsze primo, nie zdradziła ciebie, tylko sobie coś dała. Nie zdradził ciebie, tylko sobie coś zrobił. Ksobność ludzka jest wszechogarniająca. To nie jest twoja własność. Ani twoja żona, ani twój mąż. Nie jest to twoja własność. To jest człowiek, który chciał z tobą być przez jakiś czas. Być może liczył na to, że będzie chciał być całe życie. Pewnie większość chce tak. I się okazało, że owszem, dalej z tobą chce być, ale musi sobie, kurde, gdzieś odetchnąć. Musi sobie doładować, rozumiesz, akumulator, bo tytułem jednak jestem cudowny, bo ktoś mnie chce. Bo to, że ty jesteś tutaj koło mnie cały czas, nie jest żadnym dowodem, że mnie chcesz. Bo już mi dawno tego nie pokazujesz. A ja też ci nie pokazuję, ale przecież ty masz mi pierwsza pokazać, albo ty masz mi pierwsza. Rozumiesz? No, któryś z nich pierwsze sobie coś chce dać. Któryś z nich jest bardziej bezczelny w tym takim sensie, że należy mi się, nie? Niektórzy zresztą okupują to strasznymi poczuciami winy. Bo tu wiesz, tu se daję, ale tu se kurde zaraz zabieram i daję se w łeb młotkiem, nie? To wtedy się czuję lepiej, no bo przecież się wstydzę. A co jak jeden z partnerów jest seksoholikiem? I co to w ogóle znaczy? O, seksoholik, tak. No a jak jest alkoholikiem? A jak jest hazardzistą? A jak jest ćpunem? A jak jest zakupoholikiem? Wszystkie te, wiesz, holizmy są strasznie trudne dla partnera. Strasznie. Więc czasami ludzie mają tak, że jedno jest od jednego uzależnione, drugie od czego innego. No i tak żyją, nie? Seksoholizmem jest tak, że dla kobiet więcej zdecydowanie mężczyzn seksoholizuje. Why? Niż kobiet. Bo dlaczego? Dlatego, że kobietkom nie wolno. Okej. Okay. Może, wiesz, teraz zaczęło więcej bab pić, może też będzie z seksem podobnie, bo już coraz więcej kobiety sobie pozwalają. Na co jest dla niektórych argumentem, że nie wolno do równouprawnienia doprowadzać. Bo wtedy baby będą takie same paskudne jak faceci. A tu chodzi o to przecież, żeby wszyscy nie byli paskudni, tylko żeby siebie kochali, nie siebie i wzajemnie. No więc słuchaj, co jest z seksoholikiem? Seksoholik...
chce mieć swoją babę, żeby mieć, wiesz, poczucie, że jest dla kogoś ważny, chce mieć swój dom, żeby mieć swój azyl i żeby mieć poczucie, że on nie jest wcale, wiesz, nienormalny, a jednocześnie, no, no ma przymus, to jest, wszystkie holizmy są przymusem, są nałogiem i on się mu wypracował, jednemu człowiekowi się wypracowuje, wiesz, taka, jak to nazwać, nie, to nie to, broń Boże, czekaj, no jeżeli ktoś, wiesz, wszyscy się uzależniają dlatego, że im czegoś brak. Czegoś bardzo ważnego, oczywiście zawsze można powiedzieć, że miłości, ale to jest też, też taki trochę, wiesz, wytrych, nie? Mhm. No w każdym razie na pewno znaczenia, wiesz, uznania, poczucia wartości, wiesz, ważności i tak dalej. No i jakby od różnych rzeczy w życiu zależy, za co się złapią. Co im zaczyna ten dawać ekwiwalent, to nie, ale jakiś rodzaj, jak to nazwać, frajdy, wiesz, na początku frajdy, a potem już tylko przymusu. No i seksoholik, Boże ty mój, jeżeli baba jest na swój temat wrażliwa, kobiecości, wiesz, tego, że właśnie najgorsze, co on może jej zrobić, to ją zdradzać, no to cierpi nieprawdopodobnie, bardzo często zostaje. No i powiedzmy, że partner zdradził partnerkę. Napisałaś książkę o bardzo wymownym tytule. Kup kochance męża kwiaty. Dlaczego? Dlatego, że bardzo wiele tych z kryzysów, które się pojawiają przy tej okazji, powoduje, że ludzie nareszcie muszą spojrzeć w twarz swojemu związkowi, zobaczyć, co się między nimi działo, dzieje, co sobie dają, czego sobie nie dają, na co ich stać, na co ich nie stać, czy chcą być ze sobą, czy nie chcą. Czasem dopiero po zdradzie zaczynają sobie mówić, że chcą być ze sobą, a tak już się traktują jak worek ze śmieciami, który trzeba wyrzucić, wiesz, albo jak klop, który trzeba wymyć. Wiesz, naprawdę, czasami ktoś... Poza tym dysonans, taki, wiesz, wprowadzenie takiego zaburzenia zawraca ten automatyzm, który się dzieje w domu. Wiesz, jeżeli ty odwozisz na angielski, ja odwożę na gimnastykę, wieczorem nas razem nie ma, bo ty masz konferencję, a ja mam w szkole wywiadówki, a potem to dzieci już śpią, to my tylko sobie mówimy, a to potrzebne mi pieniądze na hydraulika, a kto zostanie przy hydrauliku? Koniec, rozumiesz? Żeby ten automatyzm przestał funkcjonować, musi się coś rypnąć. Ludzie muszą sobie zdać sprawę, że jednak im na czymś zależy, że ten drugi człowiek to nie jest kapeć, który ma stać zawsze, wiesz, pod wieszakiem z ubraniami, a nie na środku pokoju, bo może on, kurde, chce być na środku pokoju, rozumiesz? A ona mu mówi, pod wieszak, wiesz, to on mówi, u tamtej to ja jestem na środku pokoju, rozumiesz? I ona wcale nie, a baba mówi, w czym ona lepsza ode mnie? W niczym, kochanie, ty jesteś piękna, tylko żeś mi przestała dawno pozwalać być na środku pokoju. I ona, niektóra baba powie, tak, chamie, to won. No i do widzenia. A niektóra powie, o rany boskie, rzeczywiście. No tu ci znowu opowiem najkrótszą, cudowną zupełnie, jedyna kobieta na wiele lat mojej pracy ze zdradzanymi kobietami, bo bardzo ich dużo mam. Mam, przepraszam panie, że tak mówię. Słuchaj, ona tak, dorosłe bardzo już małżeństwo, bardzo bogate, oboje bardzo piękni. No i już im tak było dobrze i on mówił tak, jedź kochana ze mną do Dubaju, a jedź ze mną gdzieś tam, a popatrz jak ja w water polo gram ładnie. A ona leżała sobie na swoim cudownym, wiesz, łóżku i czytała sobie książki. I mówiła, wiesz kochanie, to pojedź sam. I on tak zaczął jeździć z kolegą i zaczęli spotykać parę pięknych pań, które też jeździły po świecie i się z jedną z tych pań splątał i się okazało, że się rozumieją, że seks świetny i że ona przyjeżdża tam, gdzie on jedzie i że potem, no może byśmy jednak byli razem. On mówi, Boże, no przecież ja kocham żonę. Mam piękną, wspaniałą żonę, z którą mi było zawsze dobrze. Co ja mam zrobić? I na szczęście poszedł za tym swoim, wiesz, dorosłym, czyli tym, który mu mówił, całe życie ta kobieta była dla ciebie kimś cudownym. No teraz cię trochę olała, no ale co tu masz się na to? Słuchaj, poszedł i powiedział. Ona won do gościnnego pokoju z pościelą i w nocy, słuchaj, w tej samej nocy, kiedy się dowiedziała, mówi tak, co? On tam leży sam, a ja tu sama. Przecież to mój chłop. Ja mam się zgodzić na to, żeby on miał jakąś inną babę? Wzięła poduszkę pod pachę i poleciała do niego na górę, wlazła do łóżka i mieli taki seks, jakiego nie mieli od 35 lat.
I koniec, rozumiesz? Nawrzucali se oczywiście, on jej powiedział, czego ona nie robi. Przyszli parę razy do mnie. I zresztą ani ich, wiesz, on się pierwszy zrobił, czy pani je potępia? Ja skąd? Mówię, ja rozumiem, dlaczego pan to zrobił. I mówię, babę ruszyło, nie? Ruszyło. Ale jak cudownie, rozumiesz? Popatrz, to jest baba, która kocha siebie. Mówi, dlaczego ja mam tracić mojego cudownego męża i mój seks? Idę, rozumiesz? Żadne tam, nie będę się, wiesz, poniżać. Nie 99%. To teraz on musi się kajać przez 7 lat. Po co, kurde? Straszne! Niektórzy mężczyźni nie wytrzymują tego kajania. Tak, ta poprzeczka jest postawiona wówczas tak wysoko i ona jest podwyższana, tak, że nie ma opcji. A ona ma już grę, a tyś mnie zdradził. Było, kurwa, też mnie zdradzasz. Rozumiesz? Kocham cię. No. A propos tych zdrad, znam takie pary i to jest właśnie piękne, że pary się zdradzą, a mimo wszystko potrafią ze sobą oczywiście być. Ale to chyba wymaga dużego, dużego poziomu świadomości. Ale też wymaga, wiesz co? Lubienia siebie. Lubienia siebie. Jeżeli, ja, wiesz co, ja mówię tak. Jeżeli mój chłop będzie mnie chciał zdradzić, to on to może zrobić między pójściem po bułeczki, a po mleko. Jeżeli będzie mu to potrzebne i rozumiesz, i to ja po pierwsze mu powiem tak, ona nie opowiada mi, mnie to nie interesuje. Najwyżej mi powiedz, co ja mam robić, żebyś tego nie robił. Ale może jak potrzebujesz, to porób. Rozumiesz, to jest... On nie jest moją własnością. Już to powiedziałam dzisiaj. Jesteśmy... Jeśli mamy więcej interesu, żeby być razem, to i tak będziemy. Seks nie jest jedyną rzeczą, która ludzi wiąże. Powiedziałabym po wielu, wielu latach raczej jedno z mniej istotnych. Jeżeli się ludziom udaje, wiesz... fajnie przeżywać seks do starości, cudownie. Ale wiesz, jaka jest ilość białych małżeństw? Nieprawdopodobna. No może też dlatego się i zdradzają. Ale dla ludzi niektórych zdradą jest to, że on rozmawiał na przyjęciu z inną panią. To jest zdrada. No a dlaczego miał nie rozmawiać? O co coś sobie porozmawiaj, no. A ja chcę takie fajne, lekkie odświeżenie, taki dreszczyk emocji. Oczywiście. Inna też go chce, kochana. Co ty? Zobacz, jakiego masz fajnego faceta. Podoba się innym babom. Doceń. Wróć z przyjęcia, powiedz, ty, ale ty jesteś fajny. Mój chłop siedzi z babami na przyjęciu i tam się takie chichry odbywają. On jeden i grupa bab zawsze, bo on jest król bab. No. Wiesz, i zadowolony potem, dziewczyny zadowolone, a ja se tam gdzieś, rozumiesz, flirtowałam innym, też jestem zadowolona. No. Zalecasz czytanie książek o rozwoju duchowym. Oczywiście. Czym dla ciebie jest rozwój duchowy? Przeniesieniem się w pułap, w którym już nieważne są rzeczy drobiazgowe, codzienne, w którym się robi przestrzeń dla wnętrza, przestrzeń dla rozumienia świata, prawo, wiesz, przestrzeń na tajemnice, której nie muszę wyjaśnić. Wiesz, człowiek, uważam, człowiek powinien zadawać pytania, niekoniecznie będzie miał na nie odpowiedzi, ale zadawanie pytań jest istotą wrażliwości, ciekawości, rozwoju tego, że się chce do czegoś coraz bardziej zbliżyć, ale się nie zbliżę, ale się zbliżam. Więc wiesz, jeżeli ciekawi mnie, uwielbiam ludzi czy dzieci, które pytają o takie rzeczy, wiesz, ale po co to wszystko jest? Ja też ciągle pytam, po co to jest, bo nie wiem, ale już wiem, po co ja żyję tu, teraz, w takim świecie. I po co niektórzy ludzie żyją? Nie mam żadnych wątpliwości. A niektórzy jeszcze do tego nie dotarli, bo im nie pozwolono. Bo coś ktoś na nich wymyślił, że oni mają być, wiesz, teraz dziewczyny wszystkie mają być modelkami, no puknijcie się w głowę, ile modelek jest potrzebnych na świecie, no. A jak psychologia ma się do rozwoju duchowego? No moim zdaniem mogłaby się mieć lepiej. To znaczy ona się z jednej strony musi troszkę pilnować, żeby, wiesz, nie wchodzić w przestrzeń religii na przykład, ponieważ to są już dogmaty. I nie można ludziom, wiesz, proponować dogmatów. Ludziom trzeba towarzyszyć w wyborach ich. Ale jeśli chodzi o duchowość, to trzeba ludziom pokazywać, wiesz, ludzie się bardzo boją śmierci, boją braku właśnie swojego sensu życia i to im trzeba pomóc w tym. I to już jest duchowość. To jest już taki aspekt, wiesz, żeby się nie obawiać wchodzić w przestrzeń, gdzie ludzie są wściekli, wiesz, obrażeni, mają pretensje, wiesz, do Boga, wiesz, do rodziców, to po co mnie rodzili, to co ja tu muszę, wiesz, za co ja to wszystko, wiesz, przeżywam. No trzeba to, jak to powiedzieć, przyjąć na klatę i w dodatku jeszcze powiedzieć, że to ma sens.
To czym dla Ciebie jest śmierć? Śmierć jest, ja bardzo cenię śmierć. Dla mnie śmierć jest cudownym zakończeniem życia. A propos życia, wiem, że nie miałaś łatwego życia, o czym wspomniałaś w jednej z książek. Które zdarzenia były tymi, które najmocniej na Ciebie wpłynęły? No, przede wszystkim moja trudna relacja z mamą. To była najważniejsza i najtrudniejsza rzecz w moim życiu. Aż mi się od razu płakać chce. Dlaczego chce się płakać? Czy to jeszcze... Nie, jeszcze to mnie zawsze wzrusza. To mnie bardziej wzrusza w tej chwili niż boli. Rozumiem. No, chyba już mnie w ogóle nie boli. Bo wiesz, myślałem, że boli. Nie, nie boli, bo ja już moją mamę bardzo kocham i bardzo jestem jej wdzięczna. Ale właśnie przejście, wiesz, od takiej nienawiści do wdzięczności, no to długa była droga. Sama sobie w tej drodze pomogłaś, czy pomagali psychologowie bardzo mi pomagali. Pomagali mi też moi koledzy, z którymi razem byłam na grupach, na treningach, moje przyjaciółki, moi faceci. No wiesz, brałam pomoc skąd się dało. I jakie, jeżeli I mogę... I od siebie bardzo dużo. No. Jeżeli mogę zapytać, jakie efekty, albo jakie skutki tej relacji trudnej w młodzieńczych latach zaobserwowałaś w dorosłym życiu? No wiesz, to jest, powiedziałabym tak, że w tej chwili to po prostu naprawdę zgoda na to, że ludzie są jacy są. To jest najważniejsza rzecz. To mi bardzo pomaga kochać mojego partnera, do którego oczywiście uwielbiałam mieć kupę pretensji, tak jak wszystkie dziewczyny. I teraz co? Uwielbiałam mieć kupę pretensji. Aha. I tak je miałam, i tak je hodowałam, i tak mnie ślicznie to zwalniało z, wiesz, z moich różnych konieczności spojrzenia ze w lusterko. Że jak się już tego oduczyłam, teraz zresztą obojętnie mówimy, że jest nam dużo ze sobą lepiej i łatwiej i myślę, że to się będzie jeszcze poprawiało, no to ja po prostu tak jak mojej mamusi, wiesz, odpuściłam sobie, i jemu odpuściłam i wszystkim odpuściłam, rozumiesz? I to jest to. Zaczęło się, odpuściłam mamusi, sobie, jemu i wszystkim. To jest cudowny stan. Chyba najważniejsze to sobie... Dlatego lubię hejterów moich. Sobie odpuścić, co? Sobie najważniejsze. Nie, ale dla mnie mama była, wiesz, pierwsza, bo ona była... Rozumiesz, dopóki masz urazę do rodzica tak ważnego, wiesz... A ja zresztą śmiesznie mówię, ludzie się czasem bardzo tym bawią, że mamy tylko dwa problemy w życiu, tatusia i mamusie, nie? No ja miałam jeden mamusie i dopóki on był problemem, to ja nie byłam swoja. Ja mogłam być, zacząć swoje, oczywiście, wiesz, to była taka droga, prawda? Tu było coraz mniej mamy, coraz więcej mnie. Ale kiedyś w pewnym momencie musiałam ją wypuścić, co paradoksalnie wychodzi na to, że teraz ona jest we mnie już moją kochaną mamusią. Kasia. Bo ja mam swoją, wiesz, już mam swoją, mam też swoją kochaną Bozię. Czym jest dla Ciebie kochana Bozia? Kochana Bozia, Boże, saj, moja kochana Bozia mnie zna, wie, co mi potrzebne. Daje mi to, co wiesz, co jest ważne. Ja na przykład tak, jak będzie to mi naprawdę potrzebne i będzie dla mnie ważne, to ja wiem, że ty mi to przyślesz. I to, co ona mi przysłała, mówię, dziękuję. Wdzięczna jestem niebywale wprost. Na przykład ostatnią rzeczą taką, którą marzyłam, tak się domknęły różne moje marzenia. Ja zawsze marzyłam o domach, o mieszkaniach. Mam dom cudowny, który sobie wybudowałam w Kazimierzu, więc to było wielkie spełnienie. Ale potem jeszcze marzyłam o mieszkaniu w Warszawie, żeby było takie, jak ja chcę. Czyli miało wszystko, co ja potrzebuję. I znalazłam. Bozia przysłała, ale jak cudownie przysłała. W jakich okolicznościach przysłała, słuchaj. No po prostu tak, jak miało być. Ma wszystko to, co trzeba. I ja codziennie dziękuję Bozi. Codziennie. I za mój dom, i za moje mieszkanie. I się czuję taka spełniona, wiesz, bo mam się podziać gdzie w cudowny i nigdzie nie wyjeżdżam. Zobacz, niektórzy mówią teraz, w ogóle takie zmiany fajne się w ludziach dzieją, nie? Niektórzy zaczynają wyjeżdżać i przestałam. Bo jest mi tak dobrze, ja tylko się przenoszę między jednym domem a drugim. Po co mam gdzieś jeździć? Powiedziałaś, że od czasu naszego ostatniego spotkania, czyli mniej więcej 3 lat, bardzo dużo się u Ciebie zmieniło. Jakbyś miała wybrać na zakończenie jedną z tych rzeczy, którą możemy przekazać. Spokój i radość. Budzę się rano i tak... O, dupa mnie boli, ale jak fajnie, ale jak przyjemnie. Albo znowu mnie ten kolanko coś wysiadło. O Jezu, jak mi jest dobrze w życiu. Nieważne, że różne rzeczy są, po prostu trzeba się godzić na takie tam, wiesz, no, że coś tam w kolanku łupie, nie? Cudownie jest po prostu. To co ja teraz sobie zrobię? Teraz sobie wstanę? Nie, jeszcze nie. Rozumiesz? Spokój i akceptacja siebie i wszystkich ludzi. Czasami się złoszczę i to też akceptuję. O.
Kasiu, bardzo dziękuję. Cudownie się z Tobą rozmawia po 3 latach. I cudownie się na Ciebie patrzy. Bardzo mi miło. Mam nadzieję do zobaczenia jakiś czas znowu w moim programie. No i wszystko, co Ty powiedziałeś o tym, co zyskałeś, też jest wspaniałe i Ci bardzo gratuluję. Dziękuję bardzo.